Tak coś sobie myślę i uważam. Jestem tego nawet pewien, co będę starał się w najbliższych dniach i w dzisiejszym programie udowodnić, że żadni tam Amerykanie nie będą realizowali żadnych polskich interesów. I nie ma najmniejszego znaczenia, kto będzie zajmował owalny gabinet w Białym Domu. Będą oni realizowali, tak jak każdy duży, cywilizowany kraj, interesy swoje. A nam pozostaje się modlić, aby były one zgodne z tym, co chcielibyśmy sami. Problem jednak w tym, że polscy politycy, i to wszyscy od lewa do prawa, nie bardzo wiedzą, czego Polska mogłaby chcieć. To znaczy, ci mądrzejsi snują jakieś dalekosiężne plany. O, problem jednak w tym, że na decyzję Polski nikt nie będzie czekał. Aż Polacy zadecydują, żeby mądrzy ludzie objęli władzę. Mądrzy, czyli z jakimś pomysłem. Martwi mnie więc euforia związana z wyborem Donalda Trumpa, bo pamiętam chociażby jego przemówienie podczas rocznicy Powstania Warszawskiego, gdy vis-a-vis kościoła garnizonowego na Placu Krasińskich w Warszawie wręcz zagrzewał nas do walki, no i wyjmował jak królika z kapelusza te wszystkie nasze narodowe wady dotyczące przelewania krwi, no i przedstawiał je jako największe nasze zalety. Pamiętam też tę panią. A wy pamiętacie? O, to pani Mosbacher, która przez lata przecież urzędowania Donalda Trumpa była ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce i zachowywała się jak repnin wobec króla Stanisława Augusta. Oczywiście, że zwycięstwo Donalda Trumpa totalnie zmienia politykę świata. Oczywiście, że z perspektywy konserwatysty miło jest popatrzeć, jak dekadencki świat populistycznych mapetów jest właśnie publicznie upokarzany. Tak, to prawda. Miód na moje serce, myślę, że większości z was leje się strumieniami, gdy tak bardzo pewni siebie nadwiślańscy celebryci dostali po uszach, ale cały czas w tym zachwycie najmniej widoczny jest niestety wektor Polski, który musi być naszym jedynym wyznacznikiem i kierunkiem. Czy wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był, musiał zakończyć się w polskim parlamencie taką oto sceną? No nie obserwowaliśmy jakoś podobnych obrazków, gdy Olaf Scholz 8 grudnia 2021 roku został wybrany kanclerzem Rzeszy. Nie obserwowaliśmy w polskim parlamencie wówczas podobnych scen. Ludzie, zachowujecie się, jakby Amerykanie wybrali nam właśnie cesarza. Co z tego, że poglądowo jest bliski konserwatywnemu światu? To szef innego państwa, które to państwo ma swoje interesy. I wykazywałem wam, jakie interesy mają Stany Zjednoczone na podstawie przesłuchań z Komisji do Spraw Obrony, z Komisji do Spraw Służb Specjalnych Stanów Zjednoczonych przed tamtejszymi senatorami z kwietnia tego roku i kwietnia minionego roku. Tymczasem nad Wisłą politykom brak już pomysłu, jak przykleić się do gorącego tematu wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak zdobyć więcej lajków na Twitterze czy Facebooku, więc lecą jak leci. Więc pojawiają się teraz na tapecie odznaczenia. Władza na lewo i prawo rozdaje najważniejsze państwowe krzyże, ordery i medale, traktując je jak jakieś broszki czy błyskotki, przez co zatracają one swój prestiż i renomę. Po Załęskim, którego nie wiedzieć czemu odznaczono orderem Orła Białego, i widzimy, jak nam się odwdzięczył, kolejny polityk dla własnych korzyści wizerunkowych wychodzi z inicjatywą, aby odznaczyć prezydenta Trumpa wielkim krzyżem orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. No ja bym wolał, aby najpierw te zasługi pan Trump nam wykazał, co? Nie wypadliśmy sroce spod okona. Jesteśmy tutaj od 1000 lat. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych. A za taką sprawę uważam sytuację Polski po wyborach w Stanach Zjednoczonych i nasze niebezpieczne stanie w miejscu. Witajcie i czujcie się jak u siebie.
Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj, jak dobrze wiecie, powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by po prostu nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i, co tu dużo mówić, ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, tę przed internetem, ale tę, którą również podejmujemy społecznie, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Oduczono nas interesowania się własnym państwem do tego stopnia, że jego funkcjonowanie w społecznej świadomości jest dla większości obywateli interesujące jedynie, no w moim przekonaniu przynajmniej, na dwóch płaszczyznach. O tych płaszczyznach porozmawiamy za chwilę. Najpierw natomiast pewna refleksja na temat funkcjonowania państwa. Kilkanaście lat temu grupa zapaleńców, wśród której również byliśmy z Moniką, wymyśliła, zakładała i wspierała nic nieznaczącą jeszcze inicjatywę, jaką był Marsz Niepodległości. Oto praworządni obywatele w konkretnych sytuacjach, wtedy tak się przecież znajdowaliśmy w odpowiedniej sytuacji politycznej, ale też o konkretnych poglądach i przekonaniach, do których przecież mieli prawo i mają prawo, odnosząc się do uniwersalnej wartości, jaką jest polska niepodległość, zapragnęli, aby w stolicy własnego kraju dla uczczenia tychże wartości cyklicznie, rok w rok, odbywał się Marsz Polaków. Ci sami ludzie, którzy każdego dnia unoszą trudy codzienności, swoimi podatkami i wysiłkiem niosą to nieszczęsne państwo na własnych barkach, często przecież wykonując zawody, czynności potrzebne do jego codziennego funkcjonowania nas, zwykłych ludzi, naszego życia, od sprzątacza przez szewca, piekarza, po naukowca czy pisarza, na własnych ulicach, na ulicy własnej stolicy, od władzy dostawali nagrodę w postaci pałowania i strzałów z gumowych kul, poprzedzonych takim oto komunikatem. Posłuchajmy sobie wspólnie teraz tego komunikatu, bo już dawno go nie słyszeliśmy. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku niepodpisywania się polecenia... No, często mówiło się też, ta manifestacja jest nielegalna. No, ale posłuchajmy, bo może to nas czeka. ...małek służbowych, wodnych środków obezwładniających, gumowych pocisków miotanych i środków chemicznych. Uprzedzam, policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne... Tak było. I wracał później człowiek do zajęć codzienności, no chyba, że go zamknęli, i miał tego państwa serdecznie dość. Później, jak się okazało, można było przez 8 lat maszerować spokojnie, co stanowiło i stanowi koronny dowód na to, że za cały bałagan podczas Narodowego Święta odpowiadała tylko i wyłącznie władza, która inicjowała zamieszki i podjudzała bardziej krewkich uczestników. Władza, a nie praworządni obywatele chcący świętować tego dnia. No nie myślicie chyba, że z roku na rok, po zmianie władzy, coś w tych ludziach nagle się zmieniło i postanowili nie atakować policji. Na tym polega kryterium uliczne. Policja bardzo dobrze to wie. Politycy, służby bardzo dobrze to wiedzą. Podjudzić i sprowokować zamieszki. Klasyka. Książkowa. Państwo, które widzi aktywizm społeczny, powinno udzielać wsparcia. Przed rozpoczęciem takiego marszu na placu Defilad, nie wiem, rozłożyć własne stoiska, no, przywieźć rosomaka, ze 4 bewupy, śmigłowiec, miga jakiegoś, aby rodzice mogli dzieciakom pokazać, otworzyć stoiska lasów państwowych, cuda na kiju, fikołki kręcić i salta w powietrzu, o, Centrum Nauki Kopernik wywlec na ulicę, eksperymenty z dzieciakami jakieś robić, z profesorami, żeby mogły się one spotkać przed rozpoczęciem marszu. Ale w wiadomym czasie to samo państwo wolało rozpylać gaz. Nie jest przecież tajemnicą, że na taki marsz idą ludzie, których stosunek do państwa i losów ojczyzny nie jest obojętny. Państwo powinno więc raczej to wszystko w nich pielęgnować. Szczególnie w czasach, w których żyjemy. A nie są one łatwe. Wybiera ono jednak inną drogę. Drogę zabijania w obywatelach chęci utożsamiania się z państwem jako strukturą ciągłą,
na nietrwającą przecież od wyborów do wyborów. Rządzi PiS i 40% chorych z nienawiści posiadaczy polskich paszportów państwa nienawidzi. Rządzi PO i kolejne 40% wyrzeka się przynależności do postawionej na takim firmamencie politycznym struktury. A ja tam należę do swojej grupy i będę w niej trwał choćby sam do momentu, aż nie nastąpi radykalna przemiana partyjniackiej Polski w Polskę. A jest to grupa, która stoi na stanowisku, że państwo polskie nie istnieje. Oczywiście formalnie jest uznawane. Ma dyplomację i inne tam takie narzędzia. Te narzędzia, z którymi nie wszyscy się zgadzają i nie wszyscy uważają, że są prawdziwymi narzędziami tego państwa. No bo tu znowu są obozy. Ale nie istnieje dlatego, że nie spełnia funkcji, do których jest powołane. Jako realnie istniejące, więc rozważane być nie może. I to jest faszyzm. Faszyzm, o którym bredzą od rana do wieczora po tamtej stronie. Faszyzm państwa opiera się na tym, że wszystko zależy od państwa. To tak jakby mówić, że przedsiębiorstwo, które działało sobie jakiś czas na rynku, już jako spółka akcyjna weszło na giełdę i jego przyszłość zależy tylko i wyłącznie od tego czy innego indeksu. Otóż nie, firma działa, bo produkuje. Produkuje, bo są tacy, którzy za wytwarzanie odpowiadają i tacy, którzy chcą owoc tej pracy skonsumować. To samo jest z państwem. Może ono istnieć na papierach w ONZ-cie, ale jeżeli nie stoi za nim zwarty naród mający ten sam cel, jest po prostu zwykłą wydmuszką. Ale wróćmy do tych dwóch płaszczyzn, o których mówiłem, na których Polacy codziennie prowadzą swoje bojowe działania. Pierwsza płaszczyzna sprowadza się do walki, druga do igrzysk, a nierzadko też do uczestniczenia w nich, nie tylko przyglądania się. Na tym właśnie najbardziej zależy politykom, aby ich elektorat z własnej nieprzymuszonej woli zamienił się z oddających głos w partyjną jaczejkę. Pole walki. Na polu walki kombinujemy, jak poradzić sobie z kolejnymi represjami. Głupimi przepisami, niejasnymi interpretacjami kolejnych urzędów. Na tym polu obywatel walczy z własnym państwem. O co walczy? Ktoś zapyta. A to o podatki? A to o rentę, emeryturę, o przyjęcie do lekarza, szpitala, szkoły czy przedszkola? Traci czas na udowadnianie urzędnikom czegoś, czego udowodnić się nie da. Jak wtedy, gdy Komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzywała każdego roku jakiegoś faceta, aby sprawdzić, czy ręka, którą stracił w pracy na frezarce, przypadkiem mu w jakiś magiczny sposób nie odrosła. No przecież tak było. Są też sprawy bardzo duże, takie jak chociażby próby zwalczania polskich przedsiębiorców, bo albo urzędnik jest kretynem, którego celem życia stało się w pewnym momencie udowadnianie przed innymi, że ma tam jakąś władzę, bo jego halina będzie z niego zadowolona w domu i mogła się pochwalić przed sąsiadkami, że jej Kazimierz dzierży niepodzielną władzę w regionie, powiecie czy gminie. Albo na przykład wziął w łapę i musi wywiązać się teraz z podjętego zobowiązania. Albo gdy polityk porozumiał się z jakimś lobbystą i próbuje przepchnąć nowelizację ustawy w ten sposób, aby zaszkodzić, oczywiście z biegiem okoliczności, jakiejś polskiej, rozwijającej się branży albo już działającej na rynku. Lub wtedy, gdy jakaś firma z zagranicy chce zainwestować w Polsce i cyk. Znaj wielkie serce nadwiślańskiego dobrodzieja, który zwalnia ją z płacenia podatków na kilka lat, a jak okres przejściowy minie, to i tak spółka taka drenuje budżet państwa, wysyłając większość zysków w formie dywidendy do centrali w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Portugalii czy za ocean. Ile energii i czasu tracą obywatele na walkę z państwem, które sami przecież powołują do życia? Albo na to, jak własne państwo, które jest w ich oczach represyjne, często niesprawiedliwe, oszukać lub wystrychnąć na dudka. Pole igrzysk. Na polu igrzysk, perfekcyjnie zresztą przygotowanym przez wyspecjalizowanych w organizacji tychże polityków i spin-doktorów, pobudzane są wszystkie najgorsze ludzkie instynkty. Ten system jest natomiast już solidnie rozbudowany w Polsce. Kiedyś próbowano dzielić ludzi na klasy i wywoływać pomiędzy nimi wzajemne nienawiści, budząc demony ludzkości tak straszne jak efekty, które widzieliśmy w postaci rewolucji francuskiej, bolszewickiej, sowieckiej czy nazistowskiej. Zawsze wypływały one z czeluści osadzonych po lewej stronie. Dziś podział ten to za mało. Trzeba dzielić bardziej, atomizować do najmniejszych cząstek. Nienawiść ma iść symetrycznie według nowych linii cięcia.
kobieta, mężczyzna, młody, stary, kierowca, pieszy, jadący czterema kołami i ten, co pozostawia za sobą w deszczową pogodę, tylko jeden ślad na drodze. Homo, nie homo, katolik, niewierzący, rodzina i ci, co rodziną być nie mogą, w końcu ci, którzy mają dzieci i ci, którzy wolą mieć psa. Ci, którzy w zabijaniu najsłabszych nie widzą niczego, co zabija w nas człowieczeństwo, no i ci, którzy czują się w obowiązku walczyć o życie każdego człowieka. Podzielić, wrzucić na arenę i niech się żrą. Kiedy będą rządzili jedni, pomogą tym, a gdy przyjdą do władzy tamci, pomogą tamtym. Jesteśmy więc świadkami albo partyjnej rywalizacji, która każdego dnia jest przedmiotem zainteresowania tych wszystkich, pożal się Boże, dziennikarzy, albo tematów zastępczych, gdy trzeba przykryć jakąś aferę lub nieudolność polityczną, albo bieżących napraw, lepszych lub gorszych reakcji na zdarzenia losowe, takie jak powodzie. Które duże medium zajęło się tematem, który przedstawia każdego roku pan Rafał Brzoska, założyciel i właściciel InPostu? Wykazuje przecież, że działające na polskim rynku zagraniczne firmy kurierskie w zasadzie nie płacą u nas żadnych podatków. On płaci. A spróbuj ty, prosty człowieku, zapomnieć o 10 zł w swoim mniejszym lub większym przedsiębiorstwie, kiedy trzeba zdać relację do Urzędu Skarbowego. Wiecie, ile musi się naużerać polski przedsiębiorca z różnymi instytucjami i urzędami? Przez ile urzędów jest kontrolowany? Często jako zwykli pracownicy w jakiejś firmie nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakie problemy ma nasz przełożony właściciel firmy czy prezes. Zadałem to pytanie jednemu z moich kolegów, który prowadzi przedsiębiorstwo związane z rolnictwem, z uprawą warzyw. I zadałem pytanie, powiedz mi, Paweł, jakie kontrole prowadzą, czy też sprawdzają słuszność, legalności twojego działania w biznesie i ile tych kontroli jest. Odpisał mi tak, co wam teraz przeczytam. Za progiem kryzys gospodarczy, Marek, wojna, a tu ciągłe utrudnienia i działanie na niekorzyść polskiej branży. Teraz, gdy powinniśmy wspierać polskie organizacje producentów, obecna administracja nadal jest upodobaniem niszczy. Czyli nie dziś, ale nadal to się dzieje, czyli rozumiem, że to jest proces ciągły i miał miejsce również zapisu. O czym co nieco wiem. Działania na niekorzyść największego producenta w Europie i trzeciego na świecie producenta jabłek, które to już poprawka, rozporządzenie, ustawa, która ma utrudnić funkcjonowanie polskich podmiotów, jest w obiegu. Ciągle swoimi działaniami urzędnicy wypychają z systemu kolejne grupy i organizacje producentów, notorycznie w przypadku grup prawo działało wstecz. Polskie podmioty zamiast skupiać się na rozwoju, budowie przewagi konkurencyjności, eksportu, muszą dzisiaj walczyć z polskimi urzędnikami. Muszą zachowywać się jak Michał Drzymała, żeby radzić sobie z gąszczem nieprzejrzystych i zniechęcających do prowadzenia działalności przepisów. Z jedną różnicą. Michał Drzymała walczył z zaborcą. Że nikogo też nie zastanawia, że z ponad 300 grup producentów owoców i warzyw w systemie pozostało mniej niż 100. Programy operacyjne realizuje już tylko kilka. Trzeci producent owoców i warzyw w Europie pozostaje nadal niezorganizowany, bo widocznie tak po prostu ma być. Tutaj chodzi o to, że w całej Europie buduje się różnego rodzaju grupy przedsiębiorców, rolników, którzy gromadząc się w jakiejś spółdzielni, powiedzmy jak robią to Duńczycy czy Holendrzy, mają większą możliwość oddziaływania na rynek oraz większy nacisk na polityków lokalnych i tych europejskich, bo po prostu coś znaczą, taniej mogą wyprodukować, bo taniej mogą kupić chociażby nawozy czy też nasiona, bo jest ich więcej. Normalne działanie rynkowe. W Polsce ma tak nie być. Więc trzeci producent owoców i warzyw w Europie pozostaje nadal niezorganizowany, bo widocznie tak ma być. Mamy być tanim, niezorganizowanym rynkiem, dostawcą taniego surowca. Poziom organizacji rynku owoców i warzyw w Polsce systematycznie spada i wynosi już poniżej 14%. A teraz, co ciekawe, obiecana lista instytucji, które mogą i kontrolują w Polsce przedsiębiorcę w ciągu, powiedzmy sobie, roku. Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, ZUS, Policja, Prokuratura, NIK, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna,
GIODO, Generalny Inspektorat Danych Osobowych, WIOŚ, Wody Polskie, GIOŚ, WIHARS, UOKiK, GLIF, czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Inspekcja Transportu Drogowego, Główny Urząd Miar, CBA, ABW, Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Weterynaryjna, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, KOWR, ARIMR, PEFRON, Nadzór Budowlany, Urząd Gminy, Straż Graniczna, to przy zatrudnianiu pracowników spoza Polski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa, Centralny Rejestr Operatorów, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Wojskowa Komisja Uzupełnień, GUS, UDT, tego skrótu nie jestem w stanie rozwinąć, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Z tych podstawowych wynika nam razem 40. A jakie są europejskie instytucje? Wymieniono je 4. ETO, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisja Europejska włącznie ze swoimi agendami, Prokuratura Europejska i OLAF. Ładnie brzmi, nie wiem co to jest, ale takiej inspekcji bym u siebie nie chciał. No do tego jeszcze Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a jakże? Straż Miejska. No, na koniec Paweł puentuje, nawet kominiarz może przyjść i wlepić ci 500 złotych mandatu. I prowadź tutaj w Polsce przedsiębiorstwo. Ale jak przyjeżdża zagraniczny inwestor z Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych, czy Francji, to premier staje na baczność i mówi, panie, bylebyś tylko zatrudniał, podatków płacić nie musisz. Ciekawe, czy i oni są nadzorowani przez tyle instytucji, co? Jak myślicie? A gdzie jest jakaś wizja dalekosiężna? Nie ma, bo państwo polskie politycznie jest powoływane do życia sezonowo przez jego własnych obywateli i nie zachowuje żadnej ciągłości i spójności, która z perspektywy 20-30 lat przyczyniłaby się do realnego rozwoju którejkolwiek z dziedzin gospodarczych, budowania długotrwałych relacji międzynarodowych czy wprowadzania trwałych i działających systemów w edukacji, szkolnictwie wyższym i nauce, które to z kolei systemy zwiększyłyby nasz potencjał chociażby w nowoczesnych technologiach. A to jest przyszłość. Jest za to paplanina o nieustannej potrzebie uczenia dzieci, jak mają poprawnie zakładać prezerwatywę na sztuczne przyrodzenie i jak usunąć krzyż z lekcyjnej klasy. No tak jakby od usunięcia tego krzyża zależało to, czy młody człowiek zostanie w przyszłości naukowcem na miarę Skłodowskiej, Łukasiewicza, Friedmana, Dragana czy Meissnera. Tak jakby ta matka czy ojciec, którzy żądają usunięcia tego krzyża, mieli zastąpić inteligencję swojego dziecka, której najwyraźniej brak. Gdzie są szkoły średnie uczące robotyki, współpracowania ze sztuczną inteligencją? Gdzie jest pożytkowany ten młodociany potencjał? Elektrownię atomową 30 lat budują. Lotniska centralnego nie chcą, a później chcą, później znowu nie chcą, wydają pieniądze, chcą, nie chcą, a zarząd pieniądze bierze. Nie chcecie, to Niemcy i Węgrzy zbudują. Wszystkim poważnym liniom lotniczym opłaca się latać do Pekinu. Nam z Warszawy nie, bo jak poinformował ostatnio rzecznik lotu, no nie będzie już lotów bezpośrednich, można korzystać sobie z lotnisk niemieckich, na przykład we Frankfurcie, bo lotowi się nie opłaca. A to nie ma przypadkiem związku z tym, że Pekin nie jest zainteresowany lądowaniem polskich samolotów po tym, jak na prośbę Niemców, czy też Amerykanów nałożyliście, czy też zgodziliście się na nałożenie odpowiednich wyższych ceł na elektryczne samochody sprowadzane z Chin? Wy macie nas za idiotów? No, jak komunikujecie do swojego elektoratu, to może i słusznie, bo tam trzeba rzucić mięso i im to wystarczy. Ale słuchają was też ludzie, myślę, normalni. I jest nas sporo. Po co więc te kłamstwa? Po co te miraże? Wy też macie wrażenie, że wszystko, co się tutaj ma wydarzyć na naszej ziemi, zaraz się nie opłaca? No dobrze, ale nie idźmy za daleko. Wyjaśnię to na jednym ważnym dla mnie i ciekawym zarazem przykładzie. Oto przychodzi jedna partia, jak dobrze pamiętacie, otwiera Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, no co wydawałoby się posunięciem zdroworozsądkowym. Śmiesznie takie ministerstwo wyglądałoby w Czechach, które przecież dostępu do morza nie mają,
No ale tak się składa, że my akurat mamy. Przez kilka lat funkcjonowania takiego ministerstwa, wydaje się, ma jego obsługę z naszych kieszeni setki milionów, jak nie kilka miliardów złotych, patrząc oczywiście na całość, włącznie z jakimiś tam inwestycjami, które często po prostu nie są ukończone. Następnie przychodzi kolejna ekipa i ministerstwo takie zamyka, a co za tym idzie, likwiduje wszystkie trwające, realizowane w nim projekty. Mieliśmy na przykład taki krajowy program żeglugowy, który miał zakończyć się w roku 2030. O, jak dobrze liczę, to jeszcze 30 nie było. Miał ten program zakończyć się pewnymi osiągnięciami. Czy zakończył? No oczywiście, że nie zakończył, ponieważ ministerstwo zostało co? Zlikwidowane. Dla jednych była ważna gospodarka morska i śródlądowa, dla innych ministerstwo równości, bo w Polsce przecież jest tak nierówno, że trzeba założyć osobny resort, aby powbijało, co wystaje, lub wyciągnęło, co za bardzo jest wbite, a jeżeli nie da się po prostu powbijać, to zawsze można szlifiereczką pościnać łebki na równej wysokości, bo ma być równo. Czym kończy się ten brak spójności? Po pierwsze tym, na co niewielu zwraca uwagę, a jest bardzo ważne dla przyszłości budowania struktury państwowej. Otóż tym, że niektórzy fachowcy w dziedzinie śródlądowych zbiorników wodnych, frachtu, logistyki, transportu rzecznego przestają się po prostu angażować i wierzyć w to, że kolejna ekipa z kolejnymi zapewnieniami cokolwiek z tych wielkich planów zrealizuje. Co robią więc nasi eksperci, marynarze, kapitanowie? Idą do roboty w Niemczech, Francji, Finlandii, Holandii, gdzie żegluga śródlądowa trzyma się mocno i jest silnym kołem, no może nie zamachowym, ale zębatym przynajmniej w tym całym mechanizmie gospodarek tych krajów. Czy Polskę można porównywać potencjałem w dziedzinie żeglugi śródlądowej do silnych krajów Zachodu? Oczywiście, że tak. Musimy tylko spojrzeć na rzeki nie jako miejsce służące wyłącznie rekreacji, łowieniu ryb, oglądaniu ptaków, ale tak, jak robią to cywilizowane kraje. Czyli na szlaki komunikacyjne, mówiąc zawodowo, drogi wodne. I tak w Polsce krajowa sieć dróg wodnych obejmuje mniej więcej, bo to się zmienia w przestrzeni kilku lat, nie chciałbym powiedzieć z roku na rok. Więc tych dróg wodnych mamy 3660 km. Są to drogi żeglowne, co niestety nie oznacza, że w tych odcinkach rzeki są spławne. Po prostu na mapach są zaznaczone. Ale transportu na nich nie uruchomimy. Potencjał jednak jest, bo jak widzimy na grafice, dłuższą siecią dróg wodnych charakteryzują się jedynie Finlandia, Niemcy, Francja i Holandia. Następna jest Polska i długo, 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 długo nic. I teraz, czy wiecie, co to jest? To. To jest port w Duisburgu. Czy Duisburg leży w Polsce? No niestety nie. A gdzie się znajduje? W Niemczech. Duisburg to jeden z największych portów kontenerowych w Europie. Śródlądowych portów. Obiekty portowe zlokalizowane są na powierzchni 7,4 km kwadratowego. Rozmieszczone są one od ujścia Ruhr wzdłuż Renu do Duisburga Rheinshausen. W strukturze portu wyodrębnione są dwie części. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest to część publiczna, państwowa i prywatna. W części publicznej portu funkcjonuje 21 doków o powierzchni prawie 2 km kwadratowych i całkowitej długości nabrzeży około 40 km, a wszystkie doki posiadają bezpośrednie połączenia kolejowe. W Polsce natomiast od dekad nie dzieje się nic w obszarze zmiany statusu żeglowności naszych rzek. Niemcy, Holandia, Francja transportują setki milionów ton towarów rocznie przez rozwinięty system frachtu w żegludze śródlądowej, a my nie. Dla porównania. W roku 2022 żeglugą śródlądową przetransportowano w Polsce 2076 ton ładunków, czyli mniej o 40% niż w roku 2021. Tymczasem w Niemczech w tym samym roku 2022 były to 182 miliony ton towarów. A w roku 2021, według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, rzekami RFN dostarczono do portów około 195 milionów ton towarów. 2076 ton w stosunku do 182 milionów ton wyraża chyba wszystko, co w tej materii chciałoby się powiedzieć, a może raczej wydukać.
bo uwzględniając liczbę kilometrów dróg wodnych w Polsce, która zajmuje czwarte miejsce, jak rzekłem, w Unii pod tym względem, wszystkie rządy powinny zapaść się raczej ze wstydu pod ziemię. Ale my mamy ptaki. I Naturę 2000. Ile na tym zarabiacie? Niemcy nie mają ptaków? Jak to jest? Jak wynika z informacji Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej wykonania budżetu państwa w roku 2023, w części 69 tego raportu, czyli żegluga śródlądowa, czytamy, że budżet państwa w tym zakresie w roku 2023 był wykonywany przez 6 jednostek budżetowych. Ministerstwo, 3 urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu, a także Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. W roku 2023 dochody budżetu państwa w części 69, czyli żegluga śródlądowa, wyniosły... No zgadnijcie. 3268,5 zł. Czyli 6 dziesięciotysięcznych dochodów budżetu państwa ogółem. Wydatki budżetu państwa w tej dziedzinie zrealizowano natomiast w kwocie 31 310 zł, co stanowiło 5 tysięcznych wydatków budżetu państwa ogółem. Szkolimy więc młodych marynarzy, przyszłych kapitanów, logistyków frachtu na wodach śródlądowych, aby skończyli na statkach pływających pod niemiecką banderą. Koniec przykładu. Oczywiście rozumiem to bardzo dobrze i mam świadomość, że nie jesteśmy samotną wyspą, że naciski na Polskę są wielkie, ciort wie, co oni na nas tam jeszcze mają, znaczy na nas jak na nas, na nich co mają. Wpływy po prostu są ogromne na Polskę, tak jak idące za tym pieniądze. Ale państwo polskie nie jest w stanie samo się nawet określić, czego chce. Jedna władza chce być pod auspicjami amerykańskimi, druga pod niemieckimi, inna marzy tylko o władzy, której sprawować nie potrafi, a jeszcze inni, jak Konfederacja, która nie może przeskoczyć magicznego progu, aby cokolwiek znaczyć, chcą przynajmniej deklaratywnie Polski, która rządziła się będzie sama. Która droga dla Polski jest najwłaściwsza, to na razie zostawmy na boku. Ale litości, ile razy można zmieniać strategię działania i jak często ma się to u nas odbywać? Może oddać to wszystko w pizdu starszym i mądrzejszym, bo szkoda tej pięknej ziemi o tak bogatej tradycji, żeby ją marnować. To tak jakby rolnik nie siał. Co się stanie z ziemią? Oglądający rolnicy dobrze wiedzą, jak ziemia leży odłogiem. Najpierw 8 lat kierujemy swój statek na Atlantyk. Ledwo zdążymy wpłynąć do portu w Stanach, zmienia się władza i gadać z nami nikt nie chce. Wracamy więc na Bałtyk, zajęci sterowaniem. Trzeba wyjść z pokładu i już wchodzą na statek o nazwie Polska inni. Ci następni obierają kurs na Berlin, no ale już nie płyną, tylko jadą, bo jak wykazałem przed chwilą, po polskich rzekach pływać się za bardzo nie da. Docieramy na miejsce, a tam nie ma dla nas krzesła przy stole. Wracamy więc nad Wisłę, a za oceanem znów zmienia się władza i znów ślą zaproszenia. I znów szykujemy wyprawę. A może by tak usiąść na dupie, na swoim miejscu, nad morzem, nad swoją rzeką, w swojej stolicy. Porozumieć wreszcie się i zacząć od podstaw. Przestać siać nienawiść. Odsunąć wszystko to, gdzie nie jesteśmy się w stanie porozumieć i zająć tym, gdzie większość bez względu na partyjne naszywki się zgadza. Dzieli nas na przykład z lewicą wszystko, ale CPK nie dzieli. No to zbudujmy to cholerne lotnisko, jak wszyscy są za, i zacznijmy zarabiać. Wizja piękna, ale do tego jest potrzebna współpraca i zmiana mentalna w myśleniu. W myśleniu o wspólnocie jako zbiorowości ludzi, którzy mają jeden cel. No chyba, że i w imponderabiliach różnimy się od siebie tak znacząco, że nie mamy o czym ze sobą pod jednym dachem rozmawiać. Ale jeżeli tak jest, to po prostu przestańmy już udawać. Nie ma żadnej demokracji. Ci ludzie nie odpowiadają przed niczym i nikim i nie dlatego, że nie mogą, że nie ma mechanizmów prawnych ku temu, ale dlatego, że funkcjonując w tym systemie od dekad, znają wszystkie jego mankamenty i skutecznie wykorzystują, tak bym powiedział, tę znajomość do tego, aby po tym labiryncie lawirować pomiędzy swoimi decyzjami a odpowiedzialnością za wyniki, które są efektem ich działań. A ja bym chciał w końcu usłyszeć, jaką strategię ma państwo polskie na politykę zagraniczną w regionie, jaką ma na relacje pomiędzy mocarstwami, jaką na współpracę z Chinami czy Indiami, jaką ze Stanami Zjednoczonymi. A nie tylko takie bredzenie, że musimy zaciśnić czy zaciskać relacje.
Boże święty, to dzieci wiedzą w podstawówce, że trzeba budować z innymi dziećmi dobre relacje, bo inaczej Kaziu nie da ci kanapki z pasztetem, którą na przykład chciałbyś bardzo zjeść, a ty mu za to z ogórkiem. Wiadomo, że relacje są ważne, ale jaka jest strategia, konkret? Inteligentny człowiek, rozumny obywatel nie może zadowalać się tematami zastępczymi, podniecać ciągłym gaszeniem pożarów. To tak jak gdyby w gazecie czytać tylko rubryki kryminalne albo nekrologii, a większość tak robi, jeżeli już w ogóle sięga po jakąkolwiek prasę. Dlaczego tak robi? Bo przeczytanie czegoś głębszego, ambitniejszego, przez wzgląd na niewykształcenie w sobie intelektu i niećwiczenie umysłu, sprawia, że zetknięcie z poważniejszą analizą w gazecie lub książką, inną niż romansidła czy kryminały, zakończyłoby się kilkudniowym bólem głowy. Często ludzie pytają, jak to zmienić? Od czego zacząć? Trzeba walczyć o Polskę, panie Marku, trzeba zacząć. Od siebie, bo na nic innego nie mamy jeszcze wpływu. Na siebie mamy. Nie oglądać telewizji, wziąć do ręki tomik poezji zamiast prać głowę kretyńskimi serialami traktującymi o rzeczach nieistotnych lub tak nieprawdziwych, że nigdy nie staną się naszym udziałem. Albo prawdopodobnie nigdy. Spotkać się raz w tygodniu, raz w miesiącu, chociaż z sąsiadami i zamiast pić wódę, gadać o książce, którą się przeczytało. Zagrać na gitarze piosenki Okudżawy, Kaczmarskiego, Gintrowskiego, Czajkowskiego, Kowalskiego, Makowieckiego, kogokolwiek. Rozwinąć swój umysł, bo Bóg nam dał umysł nie po to, żeby on tam kotwiczył. Jak z mięśniami, jeżeli nie będziemy ich ćwiczyć zwiotczeją. Umysł też musi być trenowany. Wchodząc na adorację do kościoła kilka dni temu, tutaj w Radomiu, dwóch panów o klasycznej, bym powiedział, powierzchowności i wieku wskazującym na to, że swoje już w życiu przepracowali, żywiołowo dyskutowało. Im byłem bliżej, tym więcej docierało do moich uszu. Wiecie, o czym tak rozprawiali? O tym, że na wiec Trumpa wpuścili tylko telewizję Republika, a TVN-u już nie. Z 5 minut tak gadali. Chodziłem sobie wokół kościoła, czekałem na żonę, aż wyjdzie. A mam takie groby są. Znajdują się przy kościele i czasem modlę się tam na różańcu. Więc oni tak z 5 minut stali i gadali, jakby to była sprawa ich życia i śmierci. Oczywiście ta pojedyncza sytuacja o niczym nie świadczy i niczego nie może dowodzić, ale gdy wklei się to w tę całościową układankę, może być potwierdzeniem na to, jak bardzo jako naród zgnuśnieliśmy przy brzegach tej karty narodowej. Jest w internecie świetny program, nazywa się Astronarium. Oto bardzo fajnie mówiący dziennikarz odwiedza różne ważne dla nauki astronomii, fizyki ogółem, miejsca na świecie, w których, jak się okazuje, na bardzo wysokich stanowiskach albo przy bardzo ważnych projektach pracują Polacy. Czasem zdarza się, że takiego profesora trzeba tłumaczyć z angielskiego, ale zazwyczaj ma dziwnie znane nam nad Wisłą nazwisko. John Kowalski, Mike Pulczyński. Dlaczego o tym mówię? Bo gołe cycki na Instagramie oglądać będzie kilkaset tysięcy czy kilka milionów ludzi. Ale nie ma tylu chętnych, aby zobaczyć coś, z czego jako rodacy możemy być dumni. Zajmują nas głupotami. Chociaż kobiece piersi za głupie wcale nie uważam. Natomiast chodzi jednak o proporcje. Proporcje, tak. Więc taka jest w mojej ocenie ponura konstatacja polskiej państwowości w zderzeniu ze społeczną świadomością. Że dla większości obywateli nie ma już w państwie tematów ważnych. Że nie mówimy już o tym, jakie sukcesy ostatnio osiągnęliśmy w dziedzinach innych niż sport, czy występ tej, czy innej gwiazdeczki na festiwalu Eurowizji. Może musimy utracić po prostu wolność otwarcie, abyśmy zrozumieli, jaki majątek przekazany nam przez te wszystkie pokolenia marnotrawimy. I co ważne, nie dotyczy to tylko państwa, to marnotrawienie, ale i kościoła. O tym jednak innym razem. Nie ma teraz co mieszać wątków. Czy Polska jest w stanie prowadzić samodzielną politykę? Nie. Nie, bo nikt takiej samodzielności w świecie dzisiaj nie ma. Nie ma w 100%. Im większy, im silniejszy, tym rzecz jasna ma łatwiej. Ale nawet Niemcy, Chińczycy czy Rosjanie muszą wiązać sojusze, coś dawać, a czegoś nie dawać, z czegoś rezygnować. No na tym polega ta gra. Czy Polska może prowadzić dojrzałą politykę? Może, bo ma zasoby, które na takie działania jej pozwolą.
terytorium, które jest naszym błogosławieństwem i przekleństwem, minerały, ludzi do pracy, dostęp do morza, póki co, wodę w rzekach. Ile razy z ust polityków padły ostatnio słowa o wielkich inwestycjach? Ile razy roztaczano przed nami konkretne plany i strategie na długofalowe działanie w konkretnych dziedzinach gospodarki, ekonomii, energetyki i innych ważnych rzeczy? Więcej o tym opowiemy sobie, jak Bóg pozwoli, w sobotnim czuwaju. Ale niech ktoś mi powie w końcu konkretnie. Czy Polska prowadzi jakąś zwartą politykę międzynarodową, która przyniesie nam efekty za 10 lat, bez względu na to, kto będzie u władzy w Rzeszy czy w Ameryce? No przykład jeden dajcie. Tylko bez bajdurzenia o ideałach. Konkret. Co mamy do załatwienia do końca tego roku i jakie to przyniesie efekty? Co w planach na przyszły rok i jakie będą z tego korzyści dla Polski? Czym będziemy się zajmować w roku 2025, 2026 czy 30? No nie ma tego. Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie działać bez planów krótkoterminowych i długofalowych. Bez strategii, taktyki i tak zwanych quick winów, kamieni milowych i pomiędzy nimi ustawionych szybkich zwycięstw. Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować bez tego, jeżeli się go nie zaprogramuje. A kraj, państwo jest takim przedsiębiorstwem, które musi wiedzieć, czego chce. A nie co 4 lata zmiana i nagle produkujemy śrubki i sprzedajemy je Niemcom, a teraz będziemy produkować szczotki i będziemy sprzedawać je Amerykanom. A te wszystkie linie, które zostały kupione, pracownicy wykształceni, przygotowani do działania pod konkretną branżę, no w tym przypadku pod konkretne działania, powiedzmy, dyplomatyczne, cała gospodarka, mechanizmy, eksport, import? No nie ma tego. Bo bez względu na to, kto rządzi, rządzić nie potrafi i basta. Niemoc polskiej polityki międzynarodowej przejawia się między innymi w tej jednej prymitywnej cesze, którą pogardzam, a trzeba ją nazwać nie inaczej jak kłapaniem ozorem. Chociaż samo twierdzenie, że Polska prowadzi jakąkolwiek politykę międzynarodową, jest grubą przesadą. Jeżeli ktoś z Was wie, jaki jest kierunek tej polityki, to ponawiam pytanie. Jakie są zadania przed nią postawione, wyznaczone cele i, co najważniejsze, jak wygląda ich realizacja? Oto z chęcią zapoznam się i zdanie swoje zmienię, wszystko odszczekam. Obawiam się jednak, że wbrew tym wszystkim twardogłowym telewizyjnym ekspertom, którzy najlepiej, co potrafią robić, to mylić się w każdej dziedzinie, w większości swych ocen, od oceny wyników wojny przez zdrowie i zagrożenia związane z różnymi tam wirusami, po kondycję gospodarczą. To potrafimy w Polsce robić najlepiej. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by po prostu nie było. Więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warto jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Niestety większość naszych rodaków, i tych prawdziwych, i tych nominalnych, uwielbia z przekonaniem słuchać politycznego wodolejstwa, z którego wynika niewiele. Przekaz ten utrwalają dziennikarze, którzy nawet gdy przyciskają kogoś do ściany, to i tak marnują czas, bo pytania są o niczym. To nie są niewygodne pytania, gdy polityk jest zmuszony mówić o tym, kto wystartuje na prezydenta z ramienia jego partii. Bo Anusz się wygada i będzie news dla plebsu. A co za różnica, czy kandydatem będzie minister Kosiniak-Kamysz, czy marszałek Hołownia, czy ktokolwiek inny? Jak partia postawi małpę do wyborów, ładnie ją ogoli, nauczy, żeby nie puszczać bąków przed kamerą, to ludzie i tak będą skłonni na małpę zagłosować. Mało! Będą bronić nieoczywistej tezy przecież, że małpa w garniturze da sobie świetnie radę, albo że wcale nie jest małpą. Przecież wszyscy widzą, że małpa... Nie, to nie jest małpa, proszę pana. To jest po prostu nasz brat starszy, może nie w wierze, ale w biologii. Bo u nas nie ma systemu partyjnego, ale partyjniacki. Weźmy na przykład taki tweet premiera po wygranej prezydenta Trumpa. Jednym z głównych zadań Polski i całej Europy jest utrwalanie relacji transatlantyckich. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jeden ze stałych polskich interesów. Jeśli spodziewamy się pewnych zwrotów czy turbulencji w geopolityce i w sytuacji międzynarodowej, to tym bardziej Europa i Polska powinny skutecznie dbać o jak najlepsze relacje transatlantyckie.
No ale wcześniej mówiliście wraz z całym swoim środowiskiem, że kandydat Trump to faszysta i złodziej i przestępca i seksista. No przecież żona ministra spraw zagranicznych Polski porównywała go do Hitlera. I teraz co chcecie budować z nim? Jakie relacje transatlantyckie? Berlin nas olał, Anglia podpuszcza, Ukraina ma nas za nic i zmieniła front. Lokalne państewka położone w środkowej Europie nie chcą już, żebyśmy byli ich liderami. Z Chin zrezygnowaliśmy, totalnie olewając Pekin. To samo z Indiami i Turcją. Rosja wściekła, a teraz ostoją ma być Ameryka? I ktoś myśli, że Niemcy pozwolą, abyśmy byli Benjaminkiem w Europie, bo tak powiedział Donald Trump, że Polacy teraz będą tutaj zajmować jakąś rolę? I że Niemcy na to pozwolą? Kiedyś próbowano to robić. Kwadragonale, heksagonale. I zakończyło się to wojną w Jugosławii. Zgadnijcie, jaki... Kurde... Niemcy mieli w tym udział lub mogli mieć w tym udział, co? Za krótką ma się w Polsce pamięć. I czyta romansidła, kryminały lub nekrologii. I nie pamięta, co wydarzyło się w bieżącej polityce, która dotyczy nas wszystkich również teraz. Ani Ameryka, ani Niemcy, ani Rosja czy Ukraina nie dadzą nam tego, czego Polak najbardziej pragnie. Możliwości samostanowienia o sobie. No niestety. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.